Wideorejestrator, bat na piratów drogowych czy kolejny sposób na drenaż kieszeni kierowców. Takim urządzeniem od prawie 2 miesięcy dysponuje referat ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Specjalnie dla naszych widzów uczestniczymy w patrolu z wykorzystaniem właśnie tego urządzenia. Na jakiej zasadzie działa wideorejestrator? Wideorejestrator działa na zasadzie rejestrowania wykroczeń, które są nagrywane przez to urządzenie. Wszystkie wykroczenia są rejestrowane, natomiast co do prędkości, to jest zasada, że za kierowcą, który popełnia wykroczenie, to jest przekracza prędkość, jedziemy z taką samą prędkością za nim i naciskamy jeden przycisk na tym urządzeniu. Po przejechaniu 100 metrów za tym kierującym jest wyliczona przez ten wideorejestrator średnia jego prędkość. Tutaj wszystko jest już czarno na białym, wszystko jest nagrane. A czy zdarza się pomimo to, że kierowcy odmawiają przyjęcia takiego mandatu? Zdarzają się przypadki, nieczęste, ale od kiedy mamy wideorejestrator, to przypadków do odmowy było 2. To już 3. godzina patrolu z wideorejestratorem. Pada deszcz, nawierzchnia jest śliska, ale to również pogoda na wykroczenia. Do tej pory policjanci zatrzymali 6 kierowców. Wręczyli mandaty na łączną kwotę 1550 zł i 35 punktów karnych. Jak tłumaczą się zatrzymani kierowcy? No, kierowcy tłumaczą się bardzo różnie. Przeważnie roztargnieniem, pośpiech, gdzieś im się zawsze spieszy. No, człowiek jest roztargniony, zagoniony, więc z tym się wiąże ta prędkość. No, czasami po prostu gdzieś są zmęczeni, tak jak się trafiło kilku takich, którzy po prostu jechali, po prostu nie zwracając uwagi na to, co się dzieje na drodze, co przekładało się na prędkość, za co zostali zresztą ukarani. Wasze auto jest nieoznakowane, ale pomimo tego przez kierowców rozpoznawalne. Oni się informują nawzajem o tym, że pojawiacie się na trasie. Czy policji to w jakiś sposób przeszkadza? Nie, nam to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, ponieważ nasza praca na tym polega, żeby było bezpiecznie na drodze. Dużo wolniej jeżdżą, nie przekraczają tej prędkości i automatycznie przez to przekłada się to na liczbę zdarzeń drogowych, czyli dla nas dobrze. Powód kontroli z nami? Nie znam. Pani władza. A nie pokazuje mi pan. Ale ja mam obowiązek panu pokazać. O, przecież wiem, dojechała. 112 średnia na 100 metrów. Na 100 metrów. Aż tak? Nie może to być tylko po prostu zwykłe upomnienie mnie. Nie no. Do siebie, bo nie mogę 150 dowołać. Trzeba wolniej trochę. Tu nie za wszystko. Ale wie pan co, że kurczę, sam sobie dziwię, że to taki gruchot jeszcze jedzie z tyłu. Żona w ciąży, tu muszę z dziewczynami, że tak powiem, tu wypłaty dać, potem zaś wrócić do Dąbrowy. Dzisiejszy patrol z olkuskimi policjantami pokazał, że zakup specjalnego auta i urządzenia był bardzo potrzebny. Starostwo powiatowe w Olkuszu i Urząd Gminy w Bolesławiu bardzo dobrze zainwestowały pieniądze podatników. Właśnie patrol pokazał, że wielu kierowców dopuszcza się bardzo poważnych wykroczeń na drodze. Byliśmy świadkami, jak auto w terenie zabudowanym przekraczało dozwoloną prędkość nawet o ponad 60 km na godzinę. Auto z wideorejestratorem ma jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. To aspekt profilaktyczny, prewencyjny, o czym mówią również policjanci. Obserwowaliśmy, jak na trasie, podczas patrolu, auta zwalniają na sam widok Skody. Kierowcy informują się przez CB Radia, ale to tylko wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze właśnie wtedy, kiedy patroluje ją ten samochód. Alicja Renkiewicz, Przegląd Olkuski Live. Ona jest teraz na 290, wjechała tutaj na bar, na stację Mobilka ma. Moją drogą pozdrawiamy realizatorów. Tak jest.